redaktor Andrzej Tamiński też sięgnął do tych złych relacji, tak, bo przypomniał historię Związku Polaków w Niemczech. Powiedz, że już czego twoje obawy wynikają? Tak jest. Dobry wieczór Państwu. Andrzej Tamiński, ja napisałem dwa teksty. Natomiast chcę powiedzieć, że jestem tutaj na tej sali jednym z trzech akurat prawników, którzy występowali w procesach o te takie przecież haniebne jednak określenia o polskie obozy koncentracyjne, o polskie obozy zagłady, ale tutaj akurat jest pan mecenas Obara i pan mecenas Szymon Topa, tak. I bym wolał, żeby oni może już tutaj właśnie mówili o stricte po prostu jak gdyby prawnych tych właśnie stronach, a tym bardziej jednak, że to jest naprawdę olbrzymie osiągnięcie i kancelarii pana Lecha Obary i stowarzyszenia właśnie Patria Nostra. Natomiast jeżeli chodzi o obawy o mój tekst, otóż ja chcę, proszę Państwa, przypomnieć, że byliśmy z taką właśnie grupą 150 akurat osób, olsztynian, u pana Georga Dietricha w 2011 roku. I tam, że tak powiem, wśród atrakcji też była wizyta w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. I zapytaliśmy właśnie deputowanego niemieckiego, który nawet był także właśnie specjalistą od polsko-niemieckich stosunków, Pomysze Deutsche Beziehungen. Mianowicie, co on o tym myśli, czy jest podział na Europę A i B. I wówczas on jak gdyby bez żadnej, że tak powiem, ogłady, czy bez żadnej takiej właśnie kurtuazji nam tak powiedział, że jak gdyby u zarania Unii właśnie Europejskiej są Niemcy i Francja. I Niemcy i Francja po prostu będą właśnie decydowały, co się będzie działo w Unii Europejskiej. I to było, że tak powiem, takim już otwartym właśnie tekstem i tak to po prostu wygląda. Ponieważ jeżeli jest mowa o kolonii, to proszę Państwa, to przecież my jesteśmy w Unii. I dlatego ja mówię o tym, że jednak już teraz się właśnie mówi po prostu bardzo mocno o tych państwach A i też jednak o tych właśnie państwach B. I nie wiadomo, czy Polska właśnie będzie wśród tych państw A, czy też będzie wśród tych państw B. Jeszcze jest jedna też rzecz, o ile chodzi w ogóle już o określenie i o podejście do tej sprawy, jak polskie obozy koncentracyjne. To jest właściwie jak gdyby no po prostu straszne i haniebne. Tutaj w Olsztynie był 18 stycznia pan Hans Gerd Pöttering, który w ogóle jest bardzo znany właściwie politykiem niemieckim, który nawet także był właśnie szefem Parlamentu Europejskiego w latach 2007-2009. Ja go po prostu zapytałem. Ja mówię, proszę pana, on raczej tak bardzo był nastawiony właśnie pro. Jak to jest, że są właśnie te określenia, te polskie obozy koncentracyjne i żaden z polityków się właściwie nie wypowiada i nie przeciwstawia? I on wtedy, proszę Państwa, ja spodziewałem się, że on powie, no tak, ale to jest przecież błąd, to tak w ogóle właściwie nie było. A on wręcz powiedział, o co wam chodzi? Czego się właściwie po prostu czepiacie? Czyli, że jednak właściwie w jakimś sensie z jego strony to takie było właśnie bagatelizowanie. Od polityka aż takiej miary, ten, który był tutaj przecież u nas, ja naprawdę takiej odpowiedzi absolutnie się nie spodziewałem i było to bardzo wielkie zaskoczenie. I trzecia sprawa, to proszę Państwa, to jest taka, że miałem także właśnie przyjemność występowania w programie pana Pospieszalskiego, warto rozmawiać, 26 stycznia, akurat właśnie w tym roku. I ja tam właśnie też mówiłem o procesach i w ogóle jak gdyby o wymowie ich, ale już tutaj ja mam nadzieję, że pan mecenas Obara i pan mecenas właśnie Topa o tym po prostu powiedzą więcej. Natomiast obok mnie był pan Kazimierz Wójcicki. Jest to osoba, która jest specjalistą właśnie od spraw właściwie niemieckich. No i tak w czasie programu się właśnie spieraliśmy, a już po programie on do mnie podchodzi i mówi tak, o co wam właściwie chodzi z tymi polskimi obozami koncentracyjnymi? Odczepcie się, nic na tym nie wygracie, nic na tym w ogóle właściwie nie ugracie i nic z tego po prostu nie będzie. I proszę Państwa, tak już teraz właśnie konkludując, to faktycznie jest jakaś po prostu, że tak powiem, dziwna sprawa, bo w tych właśnie trzech sprawach sądowych, jakie były, że tak powiem, ani razu nie zabrała właśnie głosu, że tak powiem, opinia publiczna niemiecka. Ani razu. Nikt w ogóle się nie wypowiedział. Już nie mówiąc nawet właściwie też o politykach.
To po pierwsze. A po drugie, to po co właściwie te spory? Nawet też teraz o wykonanie właśnie wyroku sądu apelacyjnego w Krakowie. Po co właściwie aż taki spór? No to jest nawet właściwie po prostu niezrozumiałe. Jeżeli jakiś tam właśnie się popełnił błąd, aha, dwuznaczność też jeszcze, już, to polega też właśnie na tym, że Niemcy, jak im się zwróci uwagę, czy polski rzecznik, albo też ambasador, ale słuchajcie, bo tam jest napisane polskie obozy koncentracyjne, tak, tak, my to już zaraz w ogóle, że tak powiem, właśnie poprawimy, ale potem już nie ma absolutnie żadnej reakcji. I niemiecka opinia publiczna także właśnie milczy. Więc jednak się boję, że Niemcy są właściwie, jako już to państwo A Unii, są właściwie zajęci sobą, a nie, że tak powiem, nami, jako tym jednym z członków Unii. Dziękuję bardzo.